Tyle o dziejach pełnych luk i przekłamań rozgrywających się przez 500 lat średniowiecza w środku Oceanu Spokojnego. Mało kto z turystów decyduje się teraz na wizytę w dawnym imperium Saudelersów. Na bliższe studiowanie zaawansowanej organizacji dziwnego państwa materialnych pamiątek po nim. Gęsty, ale bardzo ciepły deszcz zacinał jak to na Pompeji, kiedy dopłynąłem do celu. Fala była wysoka, kilka razy bluznęła mi prosto w oczy. Trwał odpływ i należało się śpieszyć. O skorzystaniu z kanałów nie było już mowy należało opuścić pokład na pierwszych z brzegu kamieniach, skąd już pieszo można było przystąpić do penetracji pozostałości po dziwnym mieście. Nan Madol jest zbudowane z długich bazaltowych bloków. Podłogi w izbach i salach, a także przejściach i korytarzach są wypełnione koralowym kruszywem. Z niedowierzaniem patrzyłem na kamienne ściany niektóre o 7,5 metrowej wysokości. Nałożone poziomo bazaltowe, a więc bardzo ciężkie bloki. Mają one do 7 metrów długości i 50 ton wagi. Wiadomo, że sprowadzono je z głównej wyspy. Transport odbywał się. Naturalnie łodziami. Ilu ludzi, w jaki sposób wykonywało tę katorżniczą pracę? Być może stosowano metody podobne do metod z epoki faraonów w Egipcie lub technikę transportu gigantycznych figur wykorzystaną na Wyspie Wielkanocnej. Tajemnicą pozostanie także sama konstrukcja budynków na Wyspach Nan-Madol. Wszystko musiało być zaplanowane stosownie do funkcji, jaką przypisano poszczególnym wysepkom. Kilka razy usiłowałem poruszyć kamienie w murach, wiele z nich wydawało się przesuniętych, ale pod moją ręką żaden nie drgnął. Na szczegółowych mapach miasta znajdujemy 16 nazw własnych wysp i wysepek. Wśród nich na czoło wysuwa się Nan Duvas, gdzie wznosi się Najwyższy mur całego kompleksu. Robi imponujące wrażenie, jest świetnym motywem do fotografii. Zanim jakby w jego cieniu umieszczono cztery krypty, w których spoczęli królowie dynastii Saudeleursów i przywódcy ich następców, Nan Marwakis. Centrum administracyjne utworzono na wyspie Pań Kadira – gdzie znajdują się także pozostałości po świątyni grzmiącego Boga Mała wysepka Idecht Stanowiła z kolei ośrodek religijny Gdzie odbywały się obrzędowe, trwające czasem 14 dni Ceremonie pod przewodem kapłanów Innym rytualnym miejscem, Nan Madol Była wyspa Darong Z obszernym basenem Na wyspie Usendau. Mieszkali kapłani, tam znajdował się dom spotkań. Inne wyspy stanowiły miejsca pochówku, mieszkania służby, warsztaty, budowy, kano, pomieszczenia kuchenne i składy, centrum medyczne, hotel dla gości, itd. itd. Jak widać, była to w sumie wielofunkcyjna siedziba władców. W związku z kompletnie przemoczonym obuwiem. Przysiadam na bazaltowym bloku i oddaję się przekornym myślom. Skąd te wszystkie wiadomości o nieznanym do niedawna obiekcie? Jaką rolę odgrywała tu wyobraźnia? Czy odkrywcy i naukowcy nie posługiwali się nią w nadmiarze? Czy ja sam nie daję się teraz, aby ponieść fantazji? Żeby wszystko było jeszcze bardziej tajemnicze, ustna tradycja przekazuje mit o podwodnym mieście kanim weiso do którego można było wejść tylko przez wał ochronny od strony otwartego oceanu a tam trzymały straż dwa ogromne rekiny na terenie oceanicznego miasta państwa o długości około 1200 metrów i szerokości 600 metrów wpływa się więc najwygodniej od strony północnej zwanej Madolpoe czyli górne miasto Długie wieki budowy świadczą o trudnościach, jakie trzeba było pokonać. Należało przecież liczyć się z silnymi prądami, przypływami i odpływami, niekiedy wysoką falą, huraganowymi wiatrami. Legenda mówi, że w wielkim dziele budowy miał udział człowiek o imieniu Kindakan Nan Wolusei, który... Przybył na magicznej skale, układając ją jako fundament pod ową zaporą z podwodnym miastem. Ona zaś chroni Nanmadol przed agresją oceanu. Wiadomo, że pierwszymi władcami, i zarazem budowniczymi całego obiektu, byli bracia Olosofa i Olosipa, którzy przybyli w te strony w licznej grupie ludzi i w asyście bogów. Jeden z braci, Olosofa, nadał nazwy poszczególnym częściom miasta, które odtąd określano jako Uechis lub Żółwie Tereny. Znan Madol związanych jest wiele przesądów. W 1907 roku po wizycie w tajemniczym mieście niespodziewanie zmarł niemiecki gubernator. Mówi się o innych nagłych zgonach ludzi odwiedzających to miejsce. W Pompeji. Niektórzy wierzą, że Nan Madol jest częścią zaginionego kontynentu mu, że jest zwierciadlanym odbiciem jakiegoś zatopionego, dawno temu miasta. Ci, którym w kolonii wspomniałem o zamiarze odwiedzin miasta między? Przyjmowali to bez komentarza, ale i bez zachęty. Istnieje multum opowieści, ale i świadectw o wydarzeniach rozgrywających się w Wenecji Pacyfiku. Przewijają się w tych powieściach informacje, często zresztą nader wątpliwe, o wierzeniach i rytuałach, o zwyczajach picia sakau, czyli kawy, zachował się kamień do wyciskania korzeni krzewu pieprzowego, o świętych węgorzach i żółwiach, o owych rekinach strażnikach, o perfumowaniu ciał zmarłych. Wymieniani są z imienia niektórzy bogowie, jak gigantyczny Lopengo. Wszystko tutaj jest pograniczem rzeczywistości i bajek, a na pewno dużym polem do badań i dociekań naukowców, zwłaszcza archeologów. Pompeji III. Argonauta Pacyfiku. Dawno, dawno temu, jeszcze nim, nim mi się zamarzyło, by podróżować po peryferiach Pacyfiku, Podziwiałem Jana Stanisława Kubarego, wielkiego odkrywcę i uczonego, który zdecydował się spędzić tam połowę życia. A było to życie, które mogłoby stanowić fabułę dramatycznego po części sensacyjnego i przygodowego filmu. W tej opowieści o życiu jednego człowieka od początku nie było krzty zwyczajności. Wydarzenia były zaskakujące, niezrozumiałe, niekiedy wręcz absurdalne. Do tego znaczna ich część – Rozgrywała się w egzotycznej scenerii wśród ludzi dalekich od kultury europejskiej, w świecie niezrozumiałych języków, obcej natury, dziwnego klimatu. Jan Stanisław Kubary, wielki polski odkrywca etnograf, jeden z pierwszych i najświetniejszych znawców oceanii, na przełomie XIX i XX wieku, podobnie zresztą, jak do pewnego stopnia dziś. Trudno było wymyślić obszar mniej znany i spenetrowany przez naukowców, nie mówiąc o podróżnikach, obieży światach, którzy dość rzadko tutaj docierają. Przez stulecia trafiał się w tych stronach tylko jakiś ofiarny misjonarz, pirat, łowca wielorybów lub awanturnik. W wyjątkowych wypadkach pojawiali się ludzie o wielkich nazwiskach, jak Jack London, Robert Louis Stevenson. Czy Louis de Bougainville? Dlaczego Jan wyprawił się tak daleko, że dalej po prostu nie było można? Czyżby gnało go wyjątkowe zainteresowanie tym właśnie regionem kuli ziemskiej, o którym przecież nie mógł za dużo wiedzieć? Nadzieja na wielką przygodę, na kontakt z romantycznym światem? Może szukał ucieczki od uporządkowanej codzienności dotychczasowego życia? Nic z tych rzeczy, lub niewiele. Nasz znakomity rodak popełnił w młodości grzech, który do śmierci usiłował wymazać ze swego życiorysu. Urodził się w Warszawie w 1846 roku jako syn Polaka i Niemki, wychował w polskim patriotycznym domu i już w szkole rozpoczął działalność konspiracyjną. Wziął udział w powstaniu w 1863 roku, dochodząc do funkcji komisarza powstańczego rządu w terenie. I nagle coś się wydarzyło. Jerzy Pertek pisze w książce „Polacy na szlakach morskich świata”, że Kubary zdezerterował z szeregów powstańczych i przedostał się do Niemiec, do rodziny matki. Podobno szedł pieszo do Berlina. profesor. Wacław Słabczyński twierdzi w książce Polscy Podróżnicy i Odkrywcy, że ucieczka Kubarego miała miejsce po upadku powstania, a to z powodu załamania się moralnego w młodości i niechlubnej roli, jaką odegrał. Nie mógł znieść wyrzutów sumienia, które go gnębiły, i nie ukończywszy studiów medycznych w szkole głównej, uciekł za granicę, nie pożegnawszy się nawet z rodziną. Obaj autorzy mówią o donosicielstwie do carskiej policji, ochrany i licznych związanych z tym aresztowaniach towarzyszy broni. Okoliczności zdrady Kubarego, jej motywy do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione. W relacjach biografów uczonego jest sporo luk i sprzeczności. Pamiętajmy tylko, że kiedy wybuchło powstanie styczniowe Jan miał 17 lat. To go nie usprawiedliwia, ale tłumaczy niedojrzałe decyzje. Być może małą odporność na prowokacje. Tak czy inaczej, pewnego dnia Jan Stanisław Kubary poznał w Hamburgu bogatego armatora Cezarego Kodefroja, który miał na Pacyfiku kilka placówek handlowych, ale przejawiał też zainteresowania naukowe. Stworzył własne muzeum, gromadząc eksponaty etnograficzne i przyrodnicze. Godefroy. Podpisał z Kubarym kontrakt na 5 lat i mianował go przedstawicielem na obszar Oceanii. W maju 1869 roku późniejszy odkrywca i uczony pożeglował na Ocean Spokojny i po 130 dniach podróży dotarł do Wysp Samoa. Od tej chwili Kubary spędził na Wyspach Pacyfiku z krótkimi przerwami 27 lat. Tak się złożyło, że kilkakrotnie odwiedzałem Oceanię i choć inny uprawiam zawód, rozumiem fascynację polskiego odkrywcy tym rejonem świata. Wyobrażam sobie, że Samoa, przepiękne wyspy Stevensona, musiały uczonego zauroczyć. Jego zainteresowania skupiały się odtąd w znacznym stopniu na ludziach. Przez lata pracy spotykał ich tysiące. W wielu wioskach był pierwszym białym człowiekiem, jakiego ci ludzie ujrzeli. Nie sposób wymienić z nazwy wszystkie wyspy, jakie Kubary odwiedził, były ich setki, niektóre zgubione na oceanie, małe, bezimienne, inne znane dziś powszechnie. W czasie niedawnej podróży, głównie do Mikronezji, próbowałem iść szlakiem Kubarego, szukałem śladów jego obecności. Z każdym dniem lepiej rozumiałem jego pasję, odkrywania nowych krajów, plemion, języków, obyczajów, niespotykanej nigdzie przyrody, niesamowitych zjawisk klimatycznych. Ponieważ sam miałem rozmaite kłopoty z komunikacją, zakwaterowaniem, pożywieniem, językiem, wyobrażałem sobie na jakie przeszkody uczony musiał natrafić w tamtej epoce. Jakim świetnym psychologiem musiał być, skoro tak szybko akceptowano go w innym środowisku wiadomo, że z uporem uczył się różnych wyspiarskich języków. Odważał się na życie według lokalnych norm, poznawał tajemnice obyczajowe i je respektował. O Janie Stanisławie trochę w Polsce zapomniano. W Niemczech traktuje się go jako Niemca, choć wielokrotnie swoją polskość podkreślał i marzył o powrocie do ojczyzny. Dwukrotnie odwiedzał Polskę. W 1875 roku wygłosił odczyt na drugim zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Lwowie. W 1894 roku z żoną i córką ponownie odwiedził Lwów, biorąc udział w szóstym zjeździe lip był obywatelem brytyjskim, ale Anglicy się o niego nie upominali. Czy jednego z największych w historii znawców oceanii pamięta się na Pacyfiku? Nie bardzo. Pytałem o niego przede wszystkim w Republice Palau i w Ponape, stolicy sfederowanych stanów Mikronezji. W Koror Palau Kubar jest postacią muzealną. W Muzeum Narodowym Palau w centrum miasta ma swoją wydzieloną kapliczkę, gdzie dominuje duża fotografia odkrywcy oraz sławiącego zasługi dla palału i całej Oceanii są zdjęcia uczonego w otoczeniu krajowców. Gdzie Kubary mieszkał w czasie pobytu w Koror, tego nikt nie wie. Richard Sillamai, artysta wykonujący duże rzeźby według rysunków pozostawionych przez Kubarego? Podejrzewa, że mieszkał w kilku miejscach, a przecież po ostatniej wojnie i amerykańskich bombach teraz wszystko wygląda inaczej. Zresztą Kubary przebywał nie tylko w Koror, lecz także w Oreor, Melekok i w innych miejscach. Republika Palau nie wykreśliła jednak wielkiego odkrywcy ze swoich dziejowych annałów. Oto dostaję do ręki podręcznik przeznaczony dla kilku klas szkoły podstawowej, gdzie pisze się o Polish scientist, którego relacje o życiu wówczasnym palału uważają wszyscy uczeni za najściślejsze. Podręcznik przekazuje wiele bardzo pochlebnych dla polskiego uczonego informacji. Wspomina m.in. o jego konfliktach z wodzem plemiennym i Badulem. I formach rozwiązania sporu o wielkim autorytecie, jaki zyskał Kubary, dzięki aktywnej pomocy okazanej mieszkańcom w czasie niszczycielskiego tajfunu, a następnie groźnej epidemii grypy. W owej książce mówi się o roli, jaką uczony odegrał, pośrednicząc w kontaktach z załogami przybijających do palał niemieckich statków handlowych. A co o Janie Stanisławie wiadomo w Pompeji? Gdzie dotarłem w kilka tygodni później, co pozostało w dokumentach i pamięci po człowieku, który tak wiele uczynił dla tej wyspy, gdzie w końcu w 1896 roku zmarł i został pochowany. Czy to prawda, że na jego cześć wzniesiono pomnik? Czy zachowała się gdzieś tablica pamiątkowa, która długo wisiała w parku na historycznym murze hiszpańskim, a teraz podobno zniknęła? Choć w Pompeji. Przykuło moją uwagę kilka różnych tematów, poszukiwanie tablicy, czynność niemal detektywistyczna, zajęła mi gro czasu. Informacja o Pomniku okazała się fałszywa. Liczyłem bardzo na pomoc ojca Francisa Hezela, wybitnego znawcy Mikronezji, dyrektora seminarium jezuickiego, autora wielu książek, w których odnalazłem niejedną wzmiankę o Janie Kubarym. Nie Hezel nie wie, kiedy zdjęto tablicę i gdzie się ona może znajdować. W dniu odlotu z Pompeji dowiedziałem się, że istnieje prywatne muzeum Lidorkini, gdzie być może znajdę tablicę. Po pokonaniu trudności z odkryciem człowieka, który posiada klucz. Od budynku muzeum zobaczyłem leżącą w kurzu na podłodze płaskorzeźbę z głową Kubarego, więc i tutaj wielki znawca Oceanii jest teraz postacią muzealną. Niezupełnie. Ojciec Francis Hezel ma ogromne archiwum, w którym znajdują się dokumenty dotyczące Kubarego. Wynika z nich, że tutaj odkrywca wysp obszarów Pacyfiku ożenił się z Anną Jelot. Dziewczyną z Pompei założył dobrze wyposażoną w książki pracownię naukową, tu dwukrotnie przeżył zniszczenie swojej plantacji palm kokosowych raz przy okazji rozruchów antyhiszpańskich, ponownie za sprawą tajfunu. I tu popełnił samobójstwo na grobie syna, i został na istniejącym do dziś niemieckim cmentarzu pochowany. Kubary miał też córkę. Belle, którą wysłał do szkoły w Singapurze i która później została zakonnicą w Singapurze podczas okupacji japońskiej, straciła wiele dokumentów po ojcu. No i przetrwał ten ślad w małym muzeum Pamiątkowa Tablica. Mówi ojciec Hezel, żadne materialne pamiątki w tym tropikalnym kraju nie są zbyt trwałe. Po Kubarym zostały na zawsze rezultaty jego wnikliwych badań nad ludźmi, ich obyczajami, wiarą, językiem i wspaniałe naukowe osiągnięcia w zakresie odkryć i studiów przyrodniczych. Biografowie uczonego, którego nazwano argonautą Pacyfiku, mieli spore trudności, żeby nadążyć za swoim bohaterem w podróżach po oceanie. Tu wyznam, że jego ruchy w przestrzeni, w epoce poprzedzającej komunikację lotniczą, wydają się dziś po prostu niewiarygodne. Muszę raz jeszcze wyrazić zdumienie, ile wysp i krain ten niezwykły człowiek zaliczył, jaką potrzebę poznawania świata musiał odczuwać, ile ja, podróżnik i reporter, mógłbym się od niego pod tym względem nauczyć. Wędrówki Kubarego po wodach oceanu ale i do Europy, do Japonii, do portów południowo-wschodniej Azji, do Australii i Nowej Zelandii, do zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej. Uważane są teraz za wręcz obsesyjne. Mapa jego rejsów pomiędzy archipelagami Polinezji, Melanezji, Mikronezji jest jak gęsta siatka. Do wielu wysp. Kubary dopływał kilkakrotnie, czasem przebywał tam krótko, ale niekiedy spędzał lata. Wszędzie ciężko pracował, badał, pisał po angielsku, polsku, francusku, głównie jednak po niemiecku. Zbierał materiały naukowe. Prowadził prace archeologiczne, kartograficzne, przyrodnicze, etnologiczne. W chwilach wolnych leczył krajowców, zjednując sobie ich wdzięczność i przyjaźń. Jeden z niemieckich biografów uczonego, dr Schmelz, stwierdził. Kubary posiadał dar obcowania z tubylcami, zdobywania ich najintymniejszych tajemnic. Z jego śmiercią nadzieja głębokiego zbadania Karolin została rozwiana. Bywało, że polski uczony przeżywał niebezpieczne przygody. Najgroźniejsza bodaj spotkała go przy wyspie Jaluit, w archipelagu Wysp Marszala, kiedy statek wiozący Kubarego rozbił się na rafach i zatonął wraz z jego cennymi zbiorami. Ale badacz Pacyfiku podróżował na pokładzie bardzo wielu, niekiedy małych i tandetnych statków żaglowych. Sam Jan Stanisław wymienia w swoich pracach i listach kilkanaście nazw takich statków. Jako osobnik podróżujący po oceanie spokojnym na przełomie XX i XXI wieku, przeważnie korzystający z odrzutowców i innych komfortów cywilizacji, Mogę tylko z najprawdziwszym niedowierzaniem dowiadywać się o szczegółach dramatycznych, wojaży uczonego sprzed stulecia, podziwiać jego odwagę i odporność. Ojciec Hezel wspomina, że Kubary miał ekwipunek fotograficzny i dodaje, że prawdopodobnie były to pierwsze aparaty, których używano na Pacyfiku. Kubary był prekursorem stosowania nowoczesnych narzędzi naukowych w wielu dziedzinach. Niedarmo wielu uczonych nazwało go ojcem archeologii mikronezji, mistrzem kartografii. Nieprzypadkiem niektóre gatunki ptaków, korali i roślin oznaczone są do dziś terminem łacińskim z nazwiskiem polskiego uczonego. Profesor Ludwik Krzywicki miał podstawy do napisania studia naszego ziomka nad społecznymi urządzeniami wysp Martlock lub Ponape, archipelagów. Ebońskiego lub Palauskiego są przyczynkiem do nauki, który pozostanie na zawsze. Mówimy wyraźnie, na zawsze, świadomi tego zwrotu. Wątpię, czy u nas pojęto dostatecznie całą wartość poszukiwań Kubarego. Wszyscy w to wątpimy, nie tracąc wszelako nadziei, że nadejdzie czas, gdy argonauta pacyfiku Jan Stanisław Kubary zajmie należne mu miejsce w panteonie. Wielkich polskich twórców nauki, a 27 lat jego ogromnych osiągnięć i wyrzeczeń dotrze do świadomości Polaków. Wyspy Marszala jeden Atolowe Mocarstwo. Jeszcze przed moim odlotem na Pacyfik, ktoś zapytał: A na marszałkowskiej będziesz? Dowcipniś myślał. O Wyspach Marszala, gdzie istotnie pewnego dnia dotarłem, a było trochę dalej niż z warszawskiej saskiej kępy czy Ochoty na marszałkowską. Leciało się tam i leciało, potem lądowało się na tak wąskim pasku ziemi, rafy koralowej raczej, że nie wiadomo było, czy się śmiać, czy bać. Wyspy Marszala mają zaledwie pięć większych kawałków gruntu stałego. Które mogłyby pasować do nazwy państwa, właściwie kraj powinien nazywać się Atole Marszala, bo atolowych obważanków jest tutaj 29. Ale zaraz. Poszczególne obważanki są tak porozrywane, że stanowią w sumie 1250 wysepek, z których co piąta jest zamieszkana, więc jednak Wyspy Marszala. Stołeczny atol Mahuro, na którym znajduje się główne lotnisko, ma w środku lagunę, czyli excusez moi bardzo dużą dziurę i niemało trzeba by w atolu połatać, aby się kółko długości 140 km zamknęło. Sam pas startowy duża betonowa płaszczyzna jest częściowo zbiornikiem wody deszczowej, bo pamięć o wielkiej suszy sprzed lat każe być przygotowanym na wszystko. Od chwili przylotu przesuwałem się samochodem wielokrotnie w obu kierunkach po szosie wciśniętej, z finansową pomocą Tajwanu, wciśniętej w atolowy pasek, często miałem wrażenie, że jadę po wodzie, bo niekiedy z obu stron drogi ciągnął się otwarty ocean, a zdarza się ponoć, że fala zalewa samochody. Gdy między szosą a wodą otwiera się luka, wpycha się tam zaraz jakaś wioska, mały sklepik, cmentarzyk, zagajnik, palm lub drzew chlebowych. Jeszcze kilka kilometrów, kiedy droga przecina niebywałej urody, gęsty las młodych palm. Tak można sobie pojeździć między Ritą a Laurą. Atolowe końcówki Mahuro nazwano na cześć hollywoodzkich aktorek, Rity Hayward która jest mi dobrze znana, i Lorin Bakal, o której niestety mniej wiem. W najszerszej części atolu usadowiła się stolica państwa, jedyna bodaj na świecie, którą określa się trzema literami DUD. Są to początkowe litery trzech wiosek miasteczek Dilap, Uriga, Darit. Nikt tej zaszyfrowanej nazwy nie używa, mówi się zawsze po prostu Mahuro. Surrealistyczną liczbę wysp i atoli, co dziesiąty atol na świecie tu się znajduje, mało co łączy poza klimatem. Może tylko jeszcze ślad w podświadomości, że tutaj łatwo było umrzeć na chorobę popromienną, że wszystkim waliło się niebo na głowy, że tutaj 67 razy bogowie dopuścili do możliwości, Totalnej zagłady. Mahuro znaczy wiele oczu. Tradycyjna bystrość tubylców potwierdza to określenie tu wszyscy widzą wszystko, dostrzegają więc także stałe podnoszenie się wody. Mark Stage, bardzo uczynny, miły i wykształcony dyrektor Biura Informacji Turystycznej. Wiezie mnie na koniec atolu, daleko za lotnisko, aż do laury, aby pokazać, że źle się dzieje. Erozję widać gołym okiem, widzi to Mahuro, wiele oczu. Drewniana budka ubikacji, dotąd wysunięta daleko w głąb oceanu, nagle znalazła się tuż przy brzegu. Drzewa podmywa woda, wypłukując korzenie. Wiele z nich pochyla się, pojedyncze pnie już runęły, odwracając się korzeniami do nieba, jakby wołały o pomoc. Upał jest z każdym rokiem większy. Odczuwamy to wszyscy. Nie musimy nawet mierzyć temperatury, mówi pani Jumi Prisostomo, dyrektor z Urzędu Planowania Środowiska w Machuro. Ale pomiary trwają. Temperatura Pacyfiku podniosła się o 0,7 do 0,8 stopnia w porównaniu z tym, co było jeszcze przed kilku laty. Ludzie zaczynają się bać, co będzie dalej. Wszyscy pamiętają skutki El Niño i suszę w 1998 roku, kiedy trzeba było sprowadzać wodę z odległych wysp. Jumi stwierdza, że teraz łatwiej rodzą się tajfuny, które stąd często ruszają w swój szalony galop przez ocean spokojny. Mają tak rozdrobniony, ściślej rozproszkowany kraj, że są wyjątkowo uczuleni na możliwość kolejnego uszczuplenia terenów, które słabo wychylają się ponad lustro wody. Wiele z tych terenów Zanurzyło się 20 i 30 centymetrów w stosunku do tego, co było przed przybyciem koszmarnego dzieciątka El Niño. Paniki na Pacyfiku jeszcze nie ma, ale są coraz większe lęki, które bez trudu wyczuwa się na Wyspach Marszala. Wiem już, że Wyspy Salomona i Papuanowa Gwineja były zmuszone odliczyć pierwsze kilometry kwadratowe z posiadanego przez siebie areału. Na archipelagu Tonga. Też jest to istotny temat. Lecz przede wszystkim na Tuwalu, w jednym z najmniejszych państw na świecie, jego dziewięć wysp tonie. Żadna z nich nie ma więcej niż 4-5 metrów wysokości, a niektóre nie sięgają metra. Trwają rozmowy z Nową Zelandią i Australią, aby te kraje przyjęły w bliższej lub dalszej przyszłości 10 tysięcy uchodźców ekologicznych z tych polinezyjskich raf i wysepek. Od 1978 roku niepodległych, a w roku 2000 przyjętych do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na jednej z międzynarodowych konferencji klimatycznych w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych źródła wzrostu temperatury pewien delegat zauważył, świat to nie jak tytanik, ale orkiestra gra bez przerwy. Zdawałoby się, że kto doświadczył zabójczych skutków energii nuklearnej, nie ma się już czego obawiać. Ale na Wyspach Marszala ludzie doskonale widzą związek między przyczyną a skutkiem. Bomby wodorowe zatoli Bikini i Eniwetok uśmiercały i zmuszały do przesiedleń. Ale to przeminęło oby na zawsze. Znikanie całych obszarów ziemi, katastrofalne susze, gwałtowne opady, powodzie, erozje, deforestacja. Czy te klęski ludzkości też staną się historią, czy będą raczej nieodwracalne? Dygresja. Przed kilku laty popłynąłem na Antarktydę. Widziałem tam topniejące góry lodowe, słuchałem zaniepokojonych polarników, którzy opowiadali o dramatycznych zmianach w przyrodzie, o zmieniających się w wodę lodowcach, o coraz rzadszych wielorybach, o chorujących pingwinach, dziwnych nowych obyczajach ptaków. Coś niewątpliwie rozgrywa się daleko od nas na Antarktydzie, ale przedtem w Cincinnati, Los Angeles, Essen, Liverpoolu, Czelabinsku, Chorzowie, gdzie pełno gniazd dwutlenków węgla i innych chemicznych trucizn. To one podwyższają średnią temperaturę wody i powietrza. Zaburzają prądy morskie, atakują syberyjską tajgę, dżunglę Afryki, Atlantyk i Pacyfik. Na marszałkowskiej wiedza o światowych problemach niszczenia środowiska jest powszechna. Mam okazję do kilku rozmów, a prawie wszystkie obracają się dookoła zagrożeń człowieka w tym kraju, skutków wybuchów bomb wodorowych, efektu cieplarnianego, erozji i tonięcia wysp, zaśmiecenia archipelagu. Chciałoby się ich pocieszyć przecież nie macie AIDS, omija was malaria, w waszych wodach są wspaniałe ryby, w tym błękitne marliny, macie bajeczne rafy koralowe, niewiarygodnie piękne wschody i zachody słońca. A do tego jeszcze, zlatują się tu coraz większe rzesze turystów, także Japończyków, którzy kiedyś strzelali i bombardowali, a teraz pływają i nurkują nawet w lagunie Bikini. W którymś miejscu atolu Mahuro znajduje się Park Pokoju, japoński memoriał wzniesiony ku czci poległych w wojnie o pacyfik samurajów, ale podobno też Anglików. Składa się z dwóch części, z granitowego kamienia z wgłębieniem, jak w radiowym głośniku, półkola kamiennych trybun, na których zasiadają frontem do głośnika słuchacze. Wszyscy na długie minuty pogrążają się w absolutnej ciszy i zadumie. Podobno słyszą głosy poległych i umarłych współziomków. Pamięć wydarzeń, przeszłości i trudny dzień powszedni. Śmierć sąsiaduje z życiem. Na tym samym atolu przypatrywałem się pilnej budowie kano. Na brzegu laguny obserwowałem pochylone plecy pracowitych robotników. Mieszkańcy wysp Marszala od pokoleń są mistrzami w konstruowaniu łodzi. Istnieją ich trzy rodzaje dwuosobowe korkor, dziesięciosobowe tipnol i pięćdziesięciosobowe walap. Zdumiewa asymetria głównego korpusu tych łodzi, przeważnie zbudowanych z drewna chlebowego, zszywanego tu i ówdzie włóknem kokosowym, które są żaglowym katamaranem. Odbyłem parogodzinny rejs po Lagunie, ledwie ukończonym na brzegu obok kano. Mimo umiarkowanego wiatru, łódź płynęła z dużą szybkością. Kilka razy miałem ochotę wypaść za burtę, której jakby w ogóle nie było. Był pokład, po którym można się było turlać we wszystkich kierunkach. Na lagunie panował spory ruch statków i łodzi. Gospodarze lawirowali między nimi z wielką zręcznością. Tymi pozornie wątłymi kano mieszkańcy Wysp Marszala zapuszczają się po 800 kilometrów w głąb oceanu. Wśród budowniczych łodzi są imigranci z innych wysp, nawet jeden Chińczyk. Widziałem później, jak cała ich grupa szła po boczem szosy, choć jeżdżąc wahadłowo w obu kierunkach atolu, taksówki są wyjątkowo tanie. Bez względu na odległość liczą sobie po 50 centów od osoby. Pomarszczony jak stary jabłuszko taksówkarz z korporacji Miki Taxi, Pan Tong Kun, który w odpowiedzi na moje pytanie o wiek powiedział Mam siedemdziesiąt lub osiemdziesiąt lat i coś tam jeszcze. Wyjaśnił, że z sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców Republiki ci najemni cudzoziemcy są najbiedniejsi. Oni nie potrafią łowić ryb i z trudem rozbijają orzech kokosowy. Pan Tong Kun z pewnością trochę przesadził, bo w ojczyznach owych robotników też na ogół są ryby i rosną kokosowe palmy. Prawdą natomiast jest, że nie tylko Meksykanie szukają pracy w Stanach, Polacy w Niemczech, Ukraińcy w Polsce, także w Oceanii ludzie przemieszczają się w poszukiwaniu zarobku. Mój hotel o nazwie Outrigger wybudowano niedawno w części Mahuro de Delap. Podobnie jak kompleks budynków rządowych i parlamentarnych, to jest nowa stolica. Do starej. Gdzie znajduje się urząd pocztowy, radiostacja i centrala telefoniczna oraz duży sklep, trzeba jechać dobre 7 minut. Ruch nie jest oszałamiający. Światła na skrzyżowaniach nie istnieją, zresztą nie ma skrzyżowań. Potrzebny mi jest zakład fotograficzny i optyk. Odsyłają mnie do sąsiednich krajów. Ci ludzie czasem tu zaglądają, ale wolą, jak się do nich podlatuje. Może tam kiedyś wpadnę. To przecież tylko parę tysięcy kilometrów. Jeden z moich nowych białych przyjaciół, zapytany o źródła dochodu na marszałkowskiej, mówi Powiem panu, ale proszę się na mnie w żadnym wypadku nie powoływać. Wyspy marszala mają corocznie dwa miliony dolarów z rolnictwa, 3 miliony z połowu ryb, milion z turystyki i 30 milionów z Ameryki. Archipelak. Ściślej mówiąc, dwa archipelagi, tyle że jeden z nich, Kwajalein, stanowi zamkniętą bazę rakietową Stanów Zjednoczonych, nie cieszył się dobrą sławą w przeszłości, podobnie jak Mariany Północnej Fidżi. Jeszcze do połowy XIX wieku statki handlowe białych przybyszy były napadane. Załogi łącznie z kapitanami, wybijane do nogi. Śmierci uniknął angielski kapitan John Marshall, który. W 1788 roku przybił do jednej z wysp i, jak Franciszek Bieliński w Warszawie, na zawsze pozostawił potomnym swoje imię. Podobnie jak na całym niemal obszarze Mikronezji i w dużej części południowego Pacyfiku, Oceania miała kolejno zagranicznych uzurpatorów Hiszpanów, Niemców, Japończyków. Bywało też innych kolonialnych władców. Co stało się także udziałem wysp marszala. Przybywali więc marynarze, kupcy, wielorybnicy, misjonarze, z których niemal część zakończyła tu nie zawsze dobrowolnie życie. Później, jak wiemy, była Druga wojna światowa, po której do dziś zostało wiele śladów, i wreszcie nastąpiła uwertura do nuklearnej zagłady, a po niej wieczna pamięć piekła na ziemi. Dziwnym zaiste kaprysem losu jest wybór atolu Bikini na poligon najpoważniejszych prób nuklearnych, więc i zniszczeń. Gdyż, co może warto pamiętać, amerykańscy archeolodzy odkryli niedawno, że właśnie Bikini było pierwszym w Mikronezji miejscem, w którym dwa tysiące lat przed naszą erą pojawili się stali mieszkańcy. Naturalnie Republika Wysp Marszala ma wszelkie prawa do walki o odszkodowania za kilkadziesiąt potwornych bomb, z których największą, blisko tysiąc razy mocniejszą od tych, co spadły na Hiroszimę i Nagasaki, nazwano brawo. Można mieć wątpliwości, czy taki tradycyjny wyraz uznania pasuje do tego miejsca. Wydaje się, że państwo żyje do dziś epatując słowem bikini, ciągnąc z pamięci tego nieszczęścia. Nieustanne zyski. Przekroczono już miliard dolarów w odszkodowaniach od Ameryki. Odnoszę wrażenie, że wszyscy tu albo są z bikini, albo mają ścisły z tym atolem związek, powiada W, zastrzegając sobie anonimowość. Na bikini zarabia państwo, ale nie tylko. Jack Nidental, chociaż urodził się w Pensylwanii i jest czystej krwi Amerykaninem, Ożenił się z dziewczyną z Bikini i zyskał status obywatela Atolu. Z Bikini pochodzi prezydent, równocześnie premier Republiki Kesai Not to trochę jak w Stanach mnóstwo ludzi twierdzi, że należy do potomków przybyszy na Mayflower, czyżby Bikini nobilitowało. Mają na tych wyspach ładne słowo yokłe". Można je często usłyszeć, przeczytać, zobaczyć na samochodowej tablicy rejestracyjnej. Oznacza tyle, co na Hawajach aloa. Czyli bądź pozdrowiony, halo, ale też kocham cię. Tutaj na Wyspach Marszala tłumaczą to dosłownie: jesteś moją tęczą. W barku hotelowym byłem tęczą Tuzina gości. Barman zauważył przyciszonym głosem: Są lekko podpici, ale serdeczni. Skąd wiem, że napojów wyskokowych nie wylewają za kołnierz, ale za to narkotykami mało się interesują. Późnym wieczorem wracałem od Jacka Nidentala i odruchowo zapytałem, czy muszę uważać na rabusiów tudzież bandytów. Odpowiedzią był śmiech. Nie, do tego stopnia jeszcze się nie ucywilizowaliśmy, ale też nie do końca przywykli do atolowej rzeczywistości. Niejeden mówi... Tęsknie do Europy, do urozmaiconych drzew iglastych, liściastych. Tutaj są tylko kokosy i kokosy. Proponują mi krótki wypad w wysokie miejsce, gdzie trochę wieje, czyli zdarza się wyczuwalna bryza. Jedziemy. Most zbudowany przez Japończyków, New Mahuro Bridge, jest najwyższym punktem Mahuro. Wznosi się na zawrotną wysokość ośmiu metrów. Szyderstwo nie na miejscu. Wyspy Marszala są jednym z czterech na świecie państw atolowych. To Kiribati, Tuwalu, Malediwy i Wyspy Marszala. Jakby kto pytał słowo atol pochodzi z języka mieszkańców Malediwów. Atolhu. Trzeba było roku, by odwiedzić wszystkie wyspy i atole na Marszałkowskiej i zobaczyć co się na nich dzieje. Na niektórych Diabeł od zawsze mówi: Dobranoc. Na innych, jak na atolu Likip, gospodarka kwitnie, a dochody z kopry osiągają rekordy. W ogóle, Boże, zlituj się nad tymi drobinami raf koralowych, do których trzeba podróżować tygodniami i miesiącami. Z głębokiej sympatii, podsypałbym im tutaj trochę ziemi z chałd Śląska i zagłębia rury. Jokwe. Wyspy Marszala 2. Raj prawie odzyskany. Tak, jesteśmy ciągle na Wyspach Marszala i o nich będzie w dalszym ciągu mowa, ale na chwilę muszę cofnąć się w czasie, żeby opowiedzieć o spotkaniu z jednym ze sprawców, może nawet reżyserów, niesamowitych faktów, które w tym miejscu się rozegrały. To było przed laty w Stanach Zjednoczonych, kiedy miałem okazję poznać Stanisława Ulama, wielkiego polskiego matematyka ze Szkoły Lwowskiej, współtwórcę amerykańskich bomb atomowej i wodorowej. Bez udziału Ulama niezwykły eksperyment naukowy, dzieło sztabu profesorów z Edwardem Tellerem na czele, nie byłby nigdy zrealizowany. Ulam, genialny uczony, miał umysł humanisty i był człowiekiem pogodnym, i skłonnym do refleksji. Koniec części szóstej.